No i nadaję na żywo. Bonjour, madame, monsieur. Z tej strony Mikołaj Choroszyński i to jest FitMind Podcast. Darmowe wykłady na temat dietetyki i psychologii jedzenia dla każdego. Jest to część większego projektu, jakim jest uzależnienie od słodyczy skuteczne narzędzia do zmiany nawyków. Pod tą nazwą wydałem książkę oraz prowadzę grupę wsparcia, na którą Was serdecznie zapraszam. Grupa pełna empatii i życzliwości. Natomiast dzisiejszy nasz temat to słodki smak szczęścia. I dlaczego szukamy szczęścia nie no, tam, gdzie go nie ma. Zresztą jest to bardzo, bardzo częste. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście. A jednak jestem, pisze Aga. Hej, cześć. Czyli widzę, że mnie słychać. Widzę, że jesteście. Cześć. Kto jeszcze jest z nami? Z kim jestem? Na żywo. Zostawcie kciuka, dajcie znać. Ostatnio zgłębiam temat radości, szczęścia, takiej satysfakcji z życia. Sam penetruję obszary, w których ich doświadczam, w których wychodzę poza te granice. Dlaczego to robię? Ponieważ zauważyłem, że wiele osób, która zgłasza się z problemami z żywieniem, chociażby na grupie z uzależnieniem od słodyczy, w konsultacjach, jakie prowadzę, w rozmowach, które też prowadzę, trudności w żywieniu, zaburzenia, uzależnienia są efektem czegoś innego. To nie one są problemem samym w sobie, tylko coś się tam wcześniej wydarzyło. Co promieniuje na inne elementy życia i dotyka między innymi tego życia, tego elementu jedzenia słodyczy i z tym się do mnie zgłaszają jako do specjalisty osoby. I bardzo dobrze, że można temu przeciwdziałać, idąc po sznureczku do kłębka, po nitce do kłębka. I dzięki temu zauważam też, że osoby, które w jakiś sposób mają te obszary jedzenia, gdzie zauważalne jest jedzenie słodyczy, ale też innego rodzaju zaburzenia odżywiania, łącznie z otyłością, bo tutaj też ujmijmy to, że otyłość jest zaburzeniem, jest chorobą, gdzie z jakiegoś powodu to organizm odszedł od równowagi. Organizm chce być zdrowy, chce mieć prawidłową masę i zawartość tkanki tłuszczowej. Jak gdyby to jest takim fizjologiczną równowagą. Natomiast sam obserwuję po sobie, gdzie te granice są. Aktualnie jestem na wsi i doświadczam całkowitego spokoju, ale dopiero dzisiaj, a jestem od 2 dni. Dlaczego dopiero dzisiaj? Byłem 2 tygodnie w mieście i zobaczyłem, że po powrocie do miasta, że no, życie zaczęło zasuwać swoim tempem. I automatycznie się do tego zaadoptowałem, co zwiększyło presję, zwiększyło tempo, obroty, ilość spraw, ilość działań i mam taką możliwość, że mogę tutaj przyjechać, odpocząć, znaczy odpocząć. Pracuję zdalnie, więc mogę tutaj pracować, a wykonuję więcej, mniej się spinając. Taki jest efekt. Eksploruję te obszary na sobie, ale dlatego, żeby dzielić się z wami, gdzie jest to szczęście, gdzie jest ta radość. To jest rzecz też bardzo, bardzo umowna, bardzo rozłożysta. Nie wiem, jak wy. Ciekaw jestem, jak wy
definiujecie swoje szczęście albo taką radość z życia? Czy macie gdzieś wyznaczone, kiedy tego doświadczacie? Kiedy jest ten moment, w którym czujecie, że wszystko jest ok, wszystko jest w równowadze, że tak chcielibyście, żeby się działo? Hello, Dobromira. Fajnie, że się pojawiłaś. Bo ja sprawdzałem dokładnie różne określenia, różne definicje radości, gdzie ona przebiega. Zobaczcie, dlaczego zacząłem to robić? Bo na początku zauważyłem, że problemem z zaburzeniami odżywienia jest stres. Tak? I to bardzo, bardzo dużo osób zgłosiło. Robiłem różnego rodzaju ankiety i wiele osób stwierdzało, że stres wpływa na ich dietę. I to jest oczywiste z wielu względów. To jest bardzo, bardzo dobrze przebadany temat, że im więcej tego spięcia, tego, którego ja doświadczałem będąc w mieście ostatnio, przekłada się na różne elementy życia. Pojawia się więcej używek, pojawia się więcej takich szybkich zadowalaczy, różnego rodzaju zamienników. Na przykład zamiast odpoczynku jest kawa, herbata, energetyki, zamiast relaksu jest coś, co da szybki relaks, czyli właśnie jakaś żywność przetworzona, szybki wyrzut dopaminy, endorfin. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak dobrze jest zbadany stres? Badania nad stresem w 2020 roku to blisko 80 tysięcy publikacji w bardzo dobrych czasopismach. Natomiast odnośnie radości, nie 378, niecałych 400 badań na temat radości. Dlaczego tak się działo? Bardzo lubimy skupiać uwagę na tym, co jest dla nas zagrożeniem. Co nam pozwala przeżyć w danej chwili, w danym momencie. Ale żyjemy w takich czasach, że nie mamy potrzeby marnować energii, żeby tylko teraz sobie w tym momencie radzić i przeżyć. Możemy planować, możemy działać z wyprzedzeniem. Wiemy teoretycznie mniej więcej, jak będzie wyglądał kolejny tydzień, kolejny miesiąc i najprawdopodobniej kolejny rok. Bardzo niewielka grupa osób w naszym społeczeństwie jest w takiej sytuacji, że nie wie, co się kompletnie jutro wydarzy. Więc jesteśmy w stanie coś zaplanować, coś budować. Oczywiście z pewną dozą elastyczności, ale jest to możliwe. I gdzieś skupiając się na tym, co nas dotyka, na tym całym stresie. Z drugiej strony sami się wprowadzamy w ten stres. Tak dużo osób zgłaszało, że doświadcza stresu, że stres wpływa na ich dietę, na ich styl życia, na sen. Ale pytając, kto chciałby dowiedzieć się więcej na temat stresu, nie było bardzo dużej popularności. Ale jeżeli ktoś na pytanie, kto chciałby się dowiedzieć więcej na temat radości, przyjemności, satysfakcji z życia, realizowania swoich celów, realizowania, dążenia do utrzymania motywacji, to już było zdecydowanie więcej pozytywnych odpowiedzi. To właśnie dzięki temu, że obieramy odpowiedni azymut, dzięki temu, że ustawiamy kompas. Nie na stres, nie na spięcie, tylko właśnie na drugi, równoległy brzeg, czyli na szczęście, radość, spokój. Żeby tam dotrzeć, warto sobie zdefiniować, czym właściwie jest to szczęście. W starożytnej Grecji filozofowie określali szczęście jako eudaimonia. Jest takie antyczne określenie filozoficzne. Stan pełnego, racjonalnie
uzasadnionego zadowolenia i satysfakcji z własnego życia. Część filozofów określa szczęście jako stan, kiedy pod koniec życia patrzymy i stwierdzamy, że okej, to było życie, jakie chciałem przeżyć. Było też takie badanie przeprowadzone w Niemczech w domach starości. Właśnie zapytano o to ich pensjonariuszy i wyniki były niezbyt optymistyczne. Większość osób stwierdziła, że za mało robiła dla siebie. Robiła wszystko dla innych, robiła coś na poczet kariery, a na starość stwierdziła, że to życie przeleciało. Warto jest sobie zadawać pytanie, czy nasze życie ma sens, czy jaki ma sens? Każde życie ma sens, tylko jaki ma sens? Czego my szukamy? Ja zadaję sobie te pytania regularnie i sensem mojego życia, to wychodzi mi też powtarzalnie, jest pomoc innym osobom. Jeżeli ktoś tej pomocy potrzebuje i jestem w stanie mu ją dać, to jest dla mnie najlepsza zapłata. To jest dla mnie taki motor, woda na mój młyn. Nakręcam się, mogę wtedy więcej, chce mi się, jestem zmotywowany, to jest taki stan. Ale są bardzo, bardzo różne potrzeby, które motywują do uzyskania właśnie takiego flow życiowego. Natomiast szczęście też bywa uzasadnione jako efekt. Szczęście bywa emocją, czyli emocja jest taka chwilowa, przemijająca. Emocja pojawia się w naszym ciele, jest przez określony czas, jest efektem jakiegoś bodźca i to jest szczęście, albo radość, taka bardziej radość pojawiająca się i znikająca. Tak? Jest też nastrój. Nastrój już jest dłuższy niż emocja. Możemy być szczęśliwi w jakimś okresie czasu. Możemy mieć dobry nastrój przez cały dzień. Emocja jest raczej chwilowa. Radość może, czy szczęście może być, tak, szczęście nie to rozumiane jako wygrana w totka, w karty czy u Buchmachera, tylko takie szczęście, takie szczęście płynące z satysfakcji życiowej. Może być też cechą danej osoby. Nawet są takie cechy charakteru, które uważane są właśnie za sangwinik. Sangwinicy są tacy uważani za osoby, które gdzieś mają to życiowe szczęście wewnętrzne. I taką cechę życiową. Możliwość regularnego odczuwania radości. I ona nie jest już tak określona czasowo. Natomiast, żeby to była cecha, to jest pewna praca i wydaje mi się, że większość osób może do tego dojść. Do tej równowagi, że staje się to pewną cechą naszego charakteru, ale radość, taka szczęście też uważana jest przez niektórych jako owoc, jako nagroda w zamian za coś. Że dążymy, generalnie wszyscy dążymy do szczęścia i radości. To jest taki cel życia ludzkiego. Ten owoc najczęściej występuje w kontekście różnych religii. Taka metoda kija i marchewki. Jeżeli zgodnie z zasadami, no trochę cię będzie to uwierało, ale coś za coś, bo potem będzie fajnie. Wydaje mi się, że jednak lepiej już za życia. Znaczy, to są różne nurty filozoficzne. Mi zdecydowanie bliższy jest ten, aby już za życia doświadczać tego szczęścia i radości.
Radość to również trzymanie się pewnych życiowych zasad. W filozofii, filozofowie w starożytnej Grecji, stamtąd są zapiski, gdzieś równocześnie w starożytnych Indiach, zaczęli opisywać, czym jest radość i szczęście. Wcześniej tego nie było. Wcześniej radość była bardziej w momencie, kiedy było gdzie się schować, było co zjeść, taka bardzo przyziemna. Natomiast filozofowie już opisywali ją na innych płaszczyznach. I według takich cnót moralnych, naukę o cnotach zapoczątkował Platon w swoim tworze, jakim jest państwo, zaś usystematyzował ją odpowiednio Arystoteles. I podzielili takie cnoty, które dają radość na cztery elementy. To może być bardzo przydatne. Przede wszystkim roztropność. To jest pierwszy element. Jak rozumieć roztropność? Jest to pewnego rodzaju dystansowanie się do emocji. Emocje się pojawiają w każdym z nas, ale ważne, żeby nie brały góry. Żeby nie być impulsywny pod wpływem emocji, tylko znaleźć ten dystans, żeby trochę zmienić perspektywę i przyjrzeć się, żeby nie emocje nie odbierały rozumu. Emocje i przeczucia, i intuicja są bardzo ważne elementy, ale gdzieś jest złoty środek. To też się przewija, że wielu myślicieli wspomina o tym jako o równowadze. Ahoj, Izy, Izy Waw. Hej Iza. Więc pierwsze jest roztropność. Drugą taką, to słowo określenie cnota nie do końca mi tu pasuje, bo chyba wyszło z naszego obiegu. Przynajmniej ja go takie wartości życiowe. Czyli jedną wartością jest roztropność, drugą sprawiedliwość. Każdemu to, co mu się należy. Komu się należy nagroda, to mu się należy nagroda, komuś kara, komuś się faktycznie może należeć kara. Ze względu na dobór dla danej osoby. Sprawiedliwość. Czyli znowu tutaj też w pewnego rodzaju możemy się posłużyć emocjami i przeczuciem, ale z drugiej strony, żeby być sprawiedliwym, to też trzeba gdzieś dystansować i starać się uzyskać złoty środek. Trzecim elementem było męstwo. I no tutaj już poczułem opór. No dlaczego męstwo? Ale po dokładnej analizie to bardziej chodzi o świadomość. Świadomość jest taką wolą człowieka do przezwyciężania trudności na drodze realizacji do takiego dobra. Czyli przezwyciężenie strachu, lęku, bo wiemy, co nam zagraża, a co nie jest tym ryzykiem. Więc pewna świadomość też pozwala, to znowu o świadomości wspominał Carl Jung, który pisał, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. I zobaczcie tutaj w przypadku wielu chorób metabolicznych. Ktoś ma otyłość i twierdzi, że to jest przeznaczenie, że to jest wina genów, cokolwiek. Ale to jest pewna nieświadomość, bo wiemy teraz, że otyłość to jest po prostu nadmiar kalorii, a mniej wydatków. Więc uświadamiając się, żyjąc według pewnych wartości, łatwiej jest tam zapanować nad tym wszystkim, co w życiu jest istotne. Znalezienie właśnie tej równowagi. Cnoty, właśnie te wartości, wydaje mi się niezwykle, niezwykle istotne w tym elemencie. Bo jak się gubimy, to warto się zastanowić, no, co jest tą wartością, która mi daje napęd. Która mi daje to, że chcę działać, że chcę wstawać rano, że wiem, co robię. I jak są różne trudności w życiu, jest ten gorszy moment, okres, to właśnie wtedy odnoszenie się do tych wyższych elementów daje właśnie dystans i spokój.
I czwartym elementem według filozofii, który daje taką równowagę, jest umiarkowanie. I umiarkowanie na różnych elementach życia, to umiarkowanie pozwala nam wyrównać, pozwala nam zejść na dobry poziom. Bo zobaczcie, jak to jest tak, że jeżeli przyspieszamy nieznacznie, to nie zauważymy, kiedy przejedziemy w teren zabudowany pędząc 120. Tego nie widać. A szybkość może nie rosła jakoś bardzo, ale jeżeli stopniowo rośnie, i my tak w życiu często wciskamy gaz, stopniowo go wciskamy, dorzucamy sobie coraz więcej różnych obowiązków, różnych zadań, i tracimy łatwość. I jeżeli my nie widzimy łatwości, jeżeli tej łatwości nie czujemy, to mogą pojawić się zaburzenia. I tutaj pojawia się też pewien element, że skupić się na tym, co jest dla nas naprawdę istotne, inne problemy rozwiązują się same. Czyli jeżeli mamy swoje wartości i się na nich skupimy, to nie skupimy w tym czasie uwagi na źródle rzeczy, które uważamy, że przynoszą nam jakiś dyskomfort. Bo potrzeba jest takich nowoczesnych rozwiązań. Teraz od czasu wirusa, lockdownu, zobaczcie, jak dużo się zmieniło. W ogóle podejście ludzi, środowisko, bodźców więcej, dużo więcej szumu informacyjnego, social media. Patrzcie, ktoś rano wstaje i jeżeli pierwsze co zrobi, to odpali sobie smartfona i przeczyta jeden niemiły komentarz na swój temat. To jaki będzie miał dzień? Jaką będzie miał resztę dnia? Czy nie pojawi się od razu więcej frustracji, która jeszcze na początku może, kiedy ma zasoby psychoenergetyczne po przespanej nocy, gdzieś to jeszcze kontrolować, ale w końcu pójdzie i sięgnie na przykład po słodycze, żeby to trochę, chociaż tą złość gdzieś rozładować. Więc potrzeba nam nowych rozwiązań. Lepiej dostosowanych do danej sytuacji. To, jak zaczynamy dzień, to jest w ogóle to powinna być każdego świętość. Świętość każdego, jak zaczynamy dzień. Od tego, jak zaczniemy dzień. Jeżeli zaczniemy dzień tak, jakbyśmy byli na wakacjach, w najlepszy dzień w naszym życiu, gdzieś na drugim końcu świata, to z tym nastawieniem przynajmniej wejdziemy w pierwszą część dnia. Potem ten element stopu, bo pamiętajcie, że żeby sprawnie funkcjonować, warto w ciągu dnia znaleźć czas na dwie przerwy. Dwa razy przynajmniej po 10 minut, żeby zresetować mózg, wyłączyć myślenie. Jak możemy wyłączyć myślenie? Cztery najprostsze sposoby. Można wyłączyć myślenie biegnąc, czyli nazywamy to sportem, można wyłączyć myślenie idąc. Nazywamy to spacerem, najlepiej na łonie natury. Można wyłączyć mózg siedząc, nazywamy to medytacją. Pomocne są bardzo aplikacje, które wkładamy sobie odpalamy, wkładamy słuchawki, wyłączamy myślenie taką aplikacją. Wprowadzamy się w stan medytacji, wyciszenia inaczej. Oraz można wyłączyć myślenie leżąc, nazywamy to drzemką. Cztery elementy, wybierzcie dowolnie i to poprawia w ciągu dnia funkcjonowanie i daje energię, więcej energii niż kawa. Natomiast wracając do początku dnia, to jest taki moment, dla którego lepiej wstać tą godzinę wcześniej i zrobić coś dla siebie. Zobaczcie, ja jestem teraz na wsi. Tak. Wstałem rano i czułem spięcie. 2 dni oswobodzałem się ze spięcia, które dzięki pewnej świadomości już zauważam w sobie. Rano wstałem i to spięcie sprawiło, że
no, czułem, że coś trzeba zrobić, a tak naprawdę nie do końca. Spięcie też ogranicza możliwość działania. Więc stwierdziłem, że się jak zawsze rano trochę przebiegnę. Codziennie staram się 10 minut. Taki spacer ze sobą o wschodzie słońca. Truch to jest bardziej taki slow trucht. I tutaj akurat mam taką małą górkę, więc tyle co 2 razy sobie pod nią wbiegłem. Poczułem, że płuca trochę zaczęły silniej pracować. Dzięki temu potem mogę sobie. Jest dotleniony, siadam i bardzo, bardzo dobrze się czuję. Tutaj mam jezioro bardzo blisko, więc poszedłem nad jezioro. Było trochę po 6:00. Posiedziałem, odzyskałem równowagę i na koniec wskoczyłem do tego jeziora. To też zabawne, że zobaczcie, parę miesięcy temu w zimę każdy wrzucał zdjęcia, że morsuje, że kąpią się wszyscy w przeręblach. A jak woda jest po prostu chłodna, to już nikt nie jeździ nad i nie rzuca sobie fotek, że opatrzcie, kąpię się w chłodnej wodzie nad ranem. A to równie przyjemne i równie oczyszczające jak te morsowanie. Więc 10 minut. Puściły. Dzień. A będąc w mieście, też pielęgnuję swoje poranne rytuały. Gdybym tego nie robił, to pewnie poleciałbym w różnego rodzaju zaburzenia. Może byłby to, nie wiem, alkohol, może byłyby to jakieś używki, może by to było napadowe objadanie. Bo organizm ludzki ma pewne granice. To, że wypracowałem sobie różnego rodzaju właśnie działania. Codziennie staram się przebiec, chociaż te 10 minut. Mam taki w Warszawie skwerek. Wychodzę. I co najlepsze o świcie słońca. Świt słońca to, że spojrzymy rano na wschodzące słońce. Ono jest na. Mobilizuje kortyzol, hormon stresu. Jeżeli nie popatrzymy rano na światło, to kortyzol może dłużej buzować. Więc rano wyjść i 10 minut się przewietrzyć, pobiegać, wracam, wyciszam się, regularnie medytuję. Można to właśnie nazwać medytacją, modlitwą, wyciszeniem. Zostaję z sobą, zostaję z myślami, staram się wyłączyć ego i wewnętrzne gadanie. Potem prysznic i jestem gotów. Ale pamiętam, że w ciągu dnia, że za jakieś 6 godzin będę potrzebował znowu któregoś z tych narzędzi, żeby odzyskać równowagę. Czyli albo medytacja, albo drzemka. Myśleć o czymś. To nawet Albert Einstein wspominał, że w takich ciężkich zadaniach brał zawsze skrzypce i sobie coś tam pomiędzy podgrywał. Więc każdy może znaleźć różnego rodzaju dla swoją taką swój punkt równowagi. Jak mawiał też mędrzec Andrii Woron, kiedy na duszy jest ci źle, musisz więcej chodzić. Spaceruj najlepiej polem, lasem, nad wodą. Woda poniesie twój smutek. Ale pamiętaj, najlepszym lekarstwem dla ciała i duszy jest post, modlitwa i praca fizyczna. Post, kolejny element. Użyteczny, w każdej wierze się pojawia, natomiast w przypadku zaburzeń odżywiania i chęci używania postu, aby osiągnąć szczupłą albo jeszcze szczuplejszą sylwetkę, bo często poszczą osoby, które już mają prawidłowe BMI, no.
To już jest indywidualna kwestia. To jest bardzo indywidualna kwestia. No i łatwość. Radość jest pewnym. Łatwość użycia. To nam daje radość. Czyli łatwość użycia swojego ciała, łatwość użycia swojej psychiki, swojego wnętrza. Więc też potrzebny jest kontakt, komunikacja z tym, z nami, z naszymi potrzebami, obserwacja naszych emocji. Emocje są wynikiem czego? Są wynikiem niezaspokojonych potrzeb. Potrzeby się wyczerpują. Czy to są potrzeby niższego rzędu, takie fizjologiczne, dają nam uczucie napięcia, uczucie poddenerwowania, stresu, jak na przykład jesteśmy głodni coraz bardziej, to gdzieś narasta. Jeżeli to robimy w pewien sposób nieświadomie. Wyższego, jeżeli nie zaspokajamy tych kontaktów społecznych, gdzieś uważamy, porównujemy się do innych, to porównywanie nas bardzo, bardzo podkopuje. Podkopuje wiarę w siebie, a wiem, że wiele osób się obserwuje inne, głównie w social mediach, inne profile i uważa, że tak też może, że tak się da. Jakieś sylwetki, wakacje, drogie ciuchy, drogie samochody, hotele. Ja obserwowałem, wyrzuciłem już kilka takich profili, które na początku wydały mi się bardzo inspirujące, ale po chwili zobaczyłem, że są zupełnie nienaturalne. Ktoś wrzuca cały czas produkuje te zdjęcia, albo na przykład sylwetki wyżyłowanej. Teraz oglądałem podcast jednego z profesorów, który zajmuje się też Jim Norton, który zajmuje się również fizjologią sportu i startował w zawodach sylwetkowych. I kiedy był naprawdę wyżyłowany, to opisywał ten stan jako cały okres. Budził się rano głodny i kładł się głodny. Był zombie. Pamiętam, opowiadał, że nawet kiedyś obejrzał jakiś film, program, który go nie interesował w telewizji, bo pilot leżał na kanapie i nie chciał mu się wstać, bo był tak wyczerpany działaniami swoimi, czyli deficytem kalorycznym. Tak doszedł, zrobił formę, narobił sobie tych zdjęć, ale to nie jest typ, który te zdjęcia cały czas publikuje co miesiąc, co tydzień. Później pokazał, co się z nim dzieje i ta jego sylwetka wróciła do normy. Dobrze zbudowany, bardzo, bardzo atletyczna sylwetka, no ale już nie tak selektywna i wyżyłowana jak na początku. A gros portali czy profili publikuje cały czas te sylwetki, które są nienaturalne i to są z tych okresów właśnie, kiedy dochodzi do tego. Takich ciemnych, ciemnych okresów. Więc porównywanie się też nas w tych nowoczesnych rozwiązaniach, których potrzebujemy, ograniczenia tych portali, które tylko promują to, że jest fajnie, że się wszystko ma. Przynajmniej ja tak robię i zobacz. Bo na początku się inspirowałem tymi tu myślę o przynajmniej trzech, które gdzieś mnie inspirowały, ale po jakimś czasie zobaczyłem, że są tak nienaturalne i po obejrzeniu ich właśnie rano, jeżeli ktoś rano sięga po smartfon i przerzuca sobie social media i trafi na parę takich, to znowu zgrzyt, pojawi się coś, lekki stresik, taki. I potem w ciągu dnia, no to już nie jest ta jakość. A jeżeli my jesteśmy sami ze sobą i z nikim się przez pierwszą część dnia nie porównujemy, to jest to sukces. Natomiast pamiętajcie, że wieczorem, kiedy zasoby psychoenergetyczne są wyczerpane, też czasami widzę po sobie, po ciężkim, ciężkim dniu, wieczorem jak już nie ma siły na nic, to też ciężej jest być w pozytywnym nastroju. Już pojawiają się czarne chmury, kłębią się i myślimy,
że coś jest nie tak. Jakieś takie uczucie, że widmo, że coś jest nie tak. Że może coś źle robimy, albo że to, co robimy, nie ma sensu. To jest moment albo aktywności fizycznej, to jest moment albo medytacji, albo po prostu prysznica, albo położenie się spać. Tutaj wspominał myśliciel Andrii Woron z prysznic. To też z niego korzystam. To jest świetne narzędzie. Przynajmniej 2 razy dziennie warto zmyć to napięcie. Mięśnie się po prostu rozluźniają, a stres widać po ciele. Jak jest coś pospinane, robimy sobie taki prysznic i wszystko puszcza. Szukając szczęścia, pytając was o tytuł spotkania, dostałem propozycję, żeby nazwać go Hijr, jeżeli dobrze wymawiam. Słowo Hijr oznacza dosłownie wygodę po duńsku. Rozumiana jest szerzej jako przytulność, błogostan, komfort z bycia ze sobą, jak i z innymi. To jest taka myśl, filozofia skandynawskich. Hijr jest kojarzone z wartościami materialnymi i konsumpcjonizmem. Stoi w znaczy nie jest kojarzony, stoi w opozycji do niego, czyli uzyskujemy dobrostan nie przez to, że kupujemy sobie właśnie ciuchy, hotele, samochody, tylko bardziej dotyczy się stanów i nastrojów niż rzeczy. Składa się z drobnych rzeczy, których nie powinno się sobie odmawiać. Tak, faktycznie, czasami to może być jakieś ciastko w knajpie albo w jakiejś kawiarni. Tak, w takiej konwencji słodycz raz na jakiś czas może osłodzić życie. Wszystko jest okej. Jeżeli to jest przez te zasada 80 na 20. Jeżeli w 20% pojawi się jakaś słodycz, jakaś żywność przetworzona, jakieś jedzenie zamawiane, po prostu da nam trochę radości. Ale dzięki temu potem mamy energię, żeby trzymać się w naszej codziennej równowadze. No, to jest hitch, który jest takim bardzo popularny w Anglii. To jest styl życia, taka idea życia właśnie z krajów skandynawskim, gdzieś tam Finlandia, Dania, Norwegia, Szwecja. A co z Polską? I wiecie co? Tak się zastanawiałem. I no w Polsce bardzo skojarzyła mi się z tym filozofia mojej babci, Kitka. Kitek nazywaliśmy zawsze moją babcię. Nazywamy. I tu słyszę wręcz jej głos, jak o tym myślę, bo przeżyła życie, no nie było łatwe. No zresztą to wcześniejsze pokolenie, których rodzice pamiętają wojnę. Przeszli naprawdę dużo. I większość bardzo ciężko zachorowała też na nowotwór, ale ta lekcja chyba dała jej więcej niż każda inna lekcja życiowa, bo po tym okresie nie miałem z nią wtedy super kontaktu. Przyznam, że każdy sobie. No, spotkaliśmy się na święta, ale nie mieliśmy takiego super kontaktu. Ale po tym doświadczeniu babcia po prostu wrzuciła całkowicie na luz. Machnęła ręką, wrzuciła na luz. Bo zauważyłem, że ja to widzę tak, że pojawiła się pewna szczelina pomiędzy nią a rzeczywistością. I ona dzięki odpowiedniej pracy, takiej pracy duchowej, pracy ze sobą, tą szczelinę udało się jej trochę zwiększyć i zyskała dzięki temu luz do wszystkiego. I taka jej
Taka jej filozofia to, że wszystko idzie swoim rytmem. Ona już się tym nie przejmuje. Trawa będzie rosnąć, co roku będzie zima i każdy musi przejść przez swoje perypetie życiowe, swoje trudności, doświadczyć większości rzeczy na swoim tyłku. Czy to będą trudności rodzinne, zdrowotne. Dzięki temu wyznaczamy swoje granice. Są lepsze dni, są gorsze dni, ale życie toczy się dalej. I to jest takie polski hitch, polska filozofia. Zastanawiałem się nad tym i od tamtego czasu dużo z babcią rozmawiam, zawsze podpytuję, bo zaraża mnie. Babcia mnie zawsze zarażam tym. Tym luzem, dystansem i wypytuję o to, jak wygląda dieta w tamtych czasach, gdzieś powojennych, na wsi, w Polsce, w miastach później. Jak żyli, co jedli. Okazuje się, że osoby, które przeżyły wszystkich, po prostu jadły najmniej, pościły. Jak pościły, to myły nawet garnki z tłuszczu, żeby tam się tłuszcz nie pojawił. Jest bardzo chudo jadły osoby. Stary chleb gdzieś tam gotowany, ziemniaki. Mięso to od czasu do czasu. Na święta. A normalnie odmawiały, te osoby po prostu odmawiały. Nie to, że nie było, tylko że nie. Jakbym jadła na co dzień mięso, to kiedy bym wiedziała, że są święta. Teraz jest naprawdę karmiąca jest ta. Ten kontakt. I ta nauka obserwacji właśnie to też nam dużo daje, żeby odzyskać. My skupiamy naszą uwagę, naszą obserwację właśnie nie widząc, co jest takim na tym stresie, na tym gonitwie, na tych celach jakichś rozwojowych, gaszeniu pożaru za pożarem, a gdzieś warto czasem wybiec do przodu i zgodnie z wartościami i zobserwować, nauczyć się komunikować z innymi, żeby utrzymać zdrowie społeczne, to jest filar, czyli odpowiednia komunikacja sprawia, no, dzięki temu, że mamy łatwość w komunikacji, do tego są odpowiednie narzędzia, które też się warto je zdobyć. Dzięki temu mamy łatwość w obsłudze siebie. A ta łatwość, dzięki łatwości możemy i takiej jasności i świadomości, możemy wykonywać dużo, dużo więcej bez stresu. Bo jeżeli ten stres zacznie się pojawiać i narastać w trakcie, to my później robimy puste obroty. To już nie jest praca, która daje efekty, która jest robiona z luzem. Też eksploruję te obszary, właśnie chcąc się z wami dzielić tym na bieżąco. To jest teraz mój główny cel, wejść głębiej w redukcję stresu, w kierunek szczęścia, kierunek radości i pomóc wszystkim, z którymi gdzieś współpracuję, osób, które albo 95% osób, które mnie obserwują, które ze mną będą szły tą drogą. Teraz jeszcze jeszcze przyszło mi do głowy obwieszczenie, bo we wtorek rusza kolejna grupa intensywnego procesu zmiany nawyków żywieniowych, modelu FitMind. I dwie osoby nie potwierdziły mi miejsca, więc są dwie osoby. Są dwa miejsca wolne, ale przeprowadzam rekrutację, więc jutro będę chętnych obdzwaniał. Więc jeżeli uważacie, że jedzenie w jakiejkolwiek formie zjada wam za dużą część
dnia, myślenie o nim, zaczyna się wszystko kręcić wokół jedzenia. To zapraszam Was, to napiszcie do mnie wiadomość. Może sama już ta ankieta Wam sporo rozjaśni. Bo właśnie to jest ta łatwość. Ja byłem w okresie, kiedy jedzenie, kiedy wokół jedzenia dużo się kręciło w moim życiu. Przeszedłem przez różnego rodzaju zaburzenia odżywiania, eksperymenty i stwierdziłem, że to nie jest warte tego. Jedzenie jest bardzo ważne i cieszę się momentem, kiedy mogę zjeść coś, co odżywi, odbuduje organizm, ale z drugiej strony poświęcanie temu. Ciężko mi to określić procentowo, ale poświęcanie temu zbyt dużej ilości, to każdy już w stanie będzie samo ocenić w ciągu dnia, żeby najczęściej, żeby sprostać jakimś normom, jakimś powinnościom wewnętrznym. Chciałem dzisiaj jeszcze z wami porozmawiać o powinności, ale widzę, że już dużo czasu na ten temat, więc spokojnie ten materiał, który tutaj mam, jeszcze możemy rozbić na kolejne spotkanie. Co o tym myślicie? Chcielibyście jeszcze porozmawiać o czym jest powinność? Na przykład element, bo często dostałem ostatnio sprawozdanie od jednej z osób, z którymi współpracuję i tam się pojawia, powinnam zrobić to, powinnam zrobić to, a w stosunku do grupy to powinnam się tak zachować. I zobaczyłem, że wiele jest takiej interpretacji, że coś się powinno zrobić, tak? A mało tego, co chcę robić, co wychodzi ode mnie, co jest moim motorem. Jola pisze, mądrze prawisz. Kiedyś zastanawiałem się, jak to było, że ludzie przeżyli obozy zagłady. Patrz, takie kwestie głodu. Jak przeżyli obozy zagłady? To był ten moment, w którym docenili to, co mają teraz. Rozmawiałem niedawno z dziewczyną na grupie FitMind. Osoby, które biorą udział w kursie FitMind, kursie internetowym, co 2 tygodnie mają konsultacje grupowe. I powiedziała, że przeszła depresję i to była najlepsza lekcja w jej życiu. Zobaczyła naprawdę ciemny otchłań i teraz tam nie chce wracać i wie. I docenia ten komfort, który ma teraz, że już przepracowała ten. Ada pisze, że chciałaby. Że tak. Nie spodziewałam się filozofii dietetyka, pisze Maria. Dzięki. Wezmę to za komplement. Tak jak, wiesz co, tak jak napisałem ci, po 7 latach prowadzenia gabinetu dietetycznego, po 7 latach jest taki okres, kiedy każdy coś zmienia. I z dietetyki wydaje mi się, że 7 lat studiowania dietetyki, pracy z pacjentami, ponad 7. 7 lat prowadzę gabinet, więc to już jest ponad. Czas wejść w inne obszary. Zresztą widzę, że na rozpisce dietetycznej świat się nie kończy. Podejście holistyczne do pacjentów, czyli właśnie pomoc przeprowadzić przez ciemny las. To jest często to, o co chodzi. Kiedyś też moje życie kręciło się wokół jedzenia i braku do niego dystansu i swobody. Nauczyłem się słuchać własnego organizmu. Madziurka pisze, no. Fakt. Słuchanie swojego organizmu i łapanie takiego dystansu, równowagi.
Powiedzcie, czy macie jakieś pytania odnośnie dzisiejszego spotkania? A bardziej dietetyczne kwestie będziemy omawiać w środę, bo będzie z nami Damian Parol. Doktor Damian Parol, znany, naprawdę ceniony przeze mnie specjalista z zakresu dietetyki. Dużo robi na polskiej scenie dietetycznej. Przede wszystkim obala te wszystkie mity i super diety i super wow hura, co tam się czasami pojawia. Modne rzeczy, o tak, rozbiera na czynniki pierwsze i opisuje na blogu. Cieszę się na to spotkanie i... A w dalszej perspektywie jeszcze też będzie kilku specjalistów, których zapraszam. Ada pyta, a czy będzie... To nie wiem, o co chodzi. Za o i saby, jakaś literówka może. Zapisany live. Tak, live będzie zapisany. Anna pisze, super ciebie słuchać, bardzo mądrze mówisz, dziękuję, że poświęcasz swój czas. Dziękuję za miłe słowa. No, zbieram materiał teraz, więc gdzieś chciałbym te wszystkie słowa spisać w jakąś... w jakieś dzieło. Oj, mitów do obalania w dietetyce jest jeszcze bardzo dużo. No to taka praca bez... Syzyfowa praca. Jeden mit się obali, pojawiają się trzy inne. To fakt. To fakt, że... A i tak, jak nie ma się zasięgów, dobrze, że Damian ma zasięgi i że wiele osób go obserwuje, bo te jego posty się pojawiają w różnych miejscach i to jest ta moc, która jest tak istotna. Fajnie. Fajnie, Anno, fanka. Cieszę się. To jeżeli uważasz, że to co prawie jest wartościowe, to też zachęcam do udostępnienia tego innym osobom. Jeżeli komuś się w twoim gronie znajomych może przydać, możesz komuś w wiadomości wysłać, to również będzie budując taką społeczność, będziemy mogli razem dążyć do tego szczęścia, do tej radości przez stres i zaburzenia. Jeszcze o stresie, sporo o kortyzolu, bo też przyglądam się temu zagadnieniu od strony biochemicznej, od strony neurologicznej. Naprawdę jest wiele obszarów, których dotyka. Dlatego też interesuję się medycyną stylu życia. Jestem członkiem towarzystwa. Zresztą, zanim tutaj polskie towarzystwo powstało kilka lat temu, to śledziłem już te amerykańskie. Medycyna stylu życia, właśnie, żeby wprowadzać zdrowie, przygląda się obszarom takim jak żywienie, jak psychologia, jak sen, aktywność fizyczna, jak dieta. Znaczy, żywienie i dieta to jest taki duży fundament tego wszystkiego, bo większość chorób jest spowodowana jednak gdzieś nieprawidłowym żywieniem, nadwagą, otyłością, choroby metaboliczne itd. Właśnie wsparcie psychologiczne i wsparcie społeczne. To wszystko daje nam zdrowie. Więc po 7 latach dietetyki wiem, że żywienie jest tu fundamentem, jednym z wielu, i teraz druga część mojej specjalizacji, czyli psychodietetyka, zdecydowanie bardziej wchodzi w psychę. A cały czas badam, bo pracuję też nad pracą doktorską i tutaj publikuję, więc gospodarka hormonalna jest cały czas u mnie aktualna, jest na tapecie.
Chciałem zapytać, czy hormon prolaktyna może mieć wpływ na stres? Czy hiperprolaktynemia czynnościowa może spowodować stres, trudności w utrzymaniu prawidłowej wagi? Świetne pytanie. Już sprawdzam, bo miałem tutaj. Mam na ten temat informacje. Więc, gdzie to jest? Zaraz rozwiń się. Ma na pewno w kontekście. Prolaktyna ma znaczenie w kontekście prolaktyna, kortyzol i testosteron, jeżeli chcemy monitorować stres. I te hormony są ze sobą wzajemnie powiązane. Więc kortyzol wzrasta w grupie aktywnej interwencji. Jest to jeden z parametrów. To na tą chwilę musiałbym wejść w to całe badanie, bo ja tu mam tylko notatkę. Natomiast wracając do Twojego pytania, teraz może nie. Prolaktyna jest zapewne objawem czegoś, więc to jest sygnał. Tak, hormony sygnalizują, niosą informacje, co się dzieje w organizmie. Więc hormon jest podwyższony nie ze względu na prolaktynę, tylko ze względu na stres. Czy prolaktyna, na pewno stres może powodować problemy w utrzymaniu prawidłowej wagi, więc te wszystkie działania, o których dzisiaj wspomniałem, są ku temu, by utrzymać prawidłowe stężenie tych hormonów odpowiedzialnych za stres. Natomiast ciekaw jestem, żeby odpowiedzieć dobrze, to chciałbym poznać pozostałe hormony z tej trójki, żeby wiedzieć, jakie są ich w zależności. W stosunku do drugiego. Czyli testosteron. U kobiet może mniej testosteron. To też po objawach można organizmu zalecić u kobiet badanie testosteronu, ale na pewno kortyzol by się przydał, czyli stosunek prolaktyny do kortyzolu. Bo jeżeli kortyzol jest wysoki i prolaktyna, to będzie to hiperkortyzolemia. I faktycznie no to już jest jasna korelacja. Kortyzol też warto obrazować, testować w określonych porach dnia, najlepiej rano, bo wtedy wiemy, że on ma za zadanie być w pewnych granicach, ale nie za wysoko. To jest osoby, które są cztery fazy kortyzolu. To też jest interesujące. I to są fazy związane ze stresem i też będą rzutowały na jedzenie i na prawidłową masę ciała, bo jeżeli kortyzol jest w normalnym rytmie, to skacze wysoko rano i to jest super. Dzięki temu w ogóle mamy siłę wstać z łóżka, dzięki temu mamy ochotę działać, dzięki temu żyjemy. Kortyzol powinien nas rano wyrzucić z łóżka i się podnosi i w trakcie spada. W trakcie dnia. Gdzieś tam zależy od naszego trybu dnia, ale gdzieś koło 6, 7 zaczyna pikować i potem po 2-3 godzinach zaczyna spadać. I tak od
10, 12 stopniowo spada. Jeżeli jesteśmy w ciągłym stresie, to i kortyzol jest podwyższony, to nie spada już tak, nie spada już tak gładko w dół, tylko powoli i nie dochodzi do takiego zerowego stanu. Do zerowego, takiego stanu równowagi w nocy, czyli gorzej śpimy, jesteśmy bardziej pobudzeni w nocy. Jeżeli jest kolejna faza stresu, czyli już takie zbrakło mi słowa po polsku, taki fatigue, to nadmiar stresu, jesteśmy przeładowani. To wtedy kortyzol rano jest za wysoki, ale zamiast później się obniżać stopniowo do wieczora, to on spada gwałtownie. I to powoduje, ten spadek powoduje, że rano chcemy więcej jeść, później jest ten spadek. Często rano, jak jest tak wysoko, to wbrew pozorom w sumie często rano może u niektórych to hamować apetyt. Czyli rano nie ma ochoty się na śniadanie, potem kortyzol spada i wieczorem się pojawia więcej, większa chęć na jedzenie. Ale z drugiej strony to też podcina skrzydła, że w ciągu dnia nagle jesteśmy do niczego. Był fajny poranek, działamy, 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 puh, nagle koniec i przez następną część dnia już to tak. Już tak. Zamiast przejść. To jest druga faza stresu. I trzecia faza stresu to jest wypalenie, kiedy rano już kortyzol nas nie jest w stanie wyrzucić z łóżka. I nie podnosi się na wystarczy. Już ten moment, kiedy kortyzol się nie obniża, to jest sygnał. Okej, daj sobie luzu. Daj sobie luzu. Zdrowie jest w perspektywie ważniejsze od tego wszystkiego, co się dzieje. Jeżeli już jest ten moment, kiedy jest ten pik i potem spadek, to już jest wyraźny sygnał, że coś trzeba zrobić, bo jeżeli tak dalej będziemy jechać, to zjedziemy w końcu z drogi i wpadniemy do rowu albo na przeciwległy pas i wpadniemy na czołowe. Zobaczcie, jakie było badanie z żabą. Dobrze, że już go nie powtarzają, bo było bardzo nieprzyjemne dla żaby, zabójcze wręcz. Jeżeli żabę wrzucimy do naczynia z wrzątkiem, to wyskoczy. Ale jeżeli żabę włożymy do naczynia z wodą i woda będziemy stopniowo podgrzewać, to żaba nie zauważy, kiedy się ugotuje i nie wyskoczy. I tak jest ze stresem. Ten stres, jeżeli jest intensywny, to my to wiemy i odpoczywamy potem. Ale jeżeli stres stopniowo wzrasta, to to gorzej. Nie zauważamy. I są te momenty, kiedy po prostu organizm przestaje funkcjonować tak, jak powinien. Tutaj napisała Madzia androstediom. Też u kobiet potrafi dużo namieszać. Tak. Generalnie jest dużo hormonów, które można obrazować. Natomiast zmiany w stylu życia pomagają praktycznie na wszystko. Dobra dieta, dobry sen, regeneracja, aktywność fizyczna, kontakty społeczne i umiejętność odstresowywania się takiego skutecznego sprawia, że. Bo co nam da, że zbadamy kortyzol? Będziemy świadomi, że mamy wysoki kortyzol. U niektórych ten papierek, ten wydruk, no, może być tym momentem, kiedy podejmie się aktywne działanie, żeby jednak zadbać o siebie. Okej, mam za dużo na głowie, część rzeczy odkładam sobie na kiedy indziej, albo rezygnuję. Ja potrzebuję więcej czasu dla siebie. To jest zupełnie okej. Wyobraźcie sobie też kraje śródziemnomorskie. Wokół basenu Morza Śródziemnego, gdzie czas płynie innym tempem. I tam ludzie, jak przychodzą na spotkanie, to z zasady spóźnieni 15 minut. Współpracuję z jedną dziewczyną, która mieszka gdzieś we Włoszech i zawsze tak jest kilka minut do 10. Przed konsultacją jestem przygotowany. Więc i wyobraźcie sobie, oni
żyją swoim trybem, mają swoją pracę. W południe jest obowiązkowo siesta. Byłem siedmiokrotnie chyba w Grecji i kilka razy we Włoszech. Wszystko jest zamknięte. Tam nic w ciągu dnia się nie uświadczy, jak jest siesta. Mają siestę, odpoczywają, potem wracają do pracy i wieczorem jest przeważnie wieczerza. Jakiś coś przy ruszcie albo jakiś miska makaronu i wszyscy siadają razem. Albo wioski, albo cała rodzina, albo z sąsiadami siadają razem na ganku. Jedzą, śmieją się, piją wino. Taki śródziemnomorski styl życia. Zobaczcie, mamy norweski styl życia, ten Hajdż. Mamy śródziemnomorski styl życia, a my wypracujemy sobie taki polski. Czemu nie możemy w Polsce mieć takiego luzu? Możemy. Właśnie o to chodzi, że możemy. Tylko warto sobie przetasować troszeczkę w głowie, że to już nie jest. My jesteśmy w takim momencie w rozwoju naszej cywilizacji, że my nie mamy potrzeby zapierdzielania i urabiania się. Nie mamy potrzeby ciągłej dorzucania sobie zajęć, obowiązków. To jest wywołane zupełnie innymi czynnikami, którym warto się przyjrzeć, jakie to są potrzeby. Co nas ciągnie, że tracimy kontakt ze sobą. Już nam godzinka stuknęła, ponad godzinka. Będę Wam wdzięczny za kciukowanie. Nie wiem, czy. Może jutro dokończymy ten temat. Wydaje mi się, bo w przyszłą niedzielę chciałbym już coś aktualniejszego omówić. Więc jutro możemy omówić. To będzie też później do opublikowania na podcaście, więc jutro możemy omówić temat powinności, tego języka, jakim się mówimy, co tak naprawdę powinniśmy w kontekście tego, co chcemy i co nam jest potrzebne, co jest naszym zbiorem naszych moralnych przekonań, a co jest presją społeczeństwa, otoczenia, kultury. W przypadku kobiet jest to bardzo, bardzo widoczne. Od kobiet się wiele wymaga i właśnie jest taka jakaś presja i działanie. Nie do końca w kontekście tego, czego chcemy, tylko co wydaje nam się, że powinniśmy, bo że musimy. Tutaj też mam sporo narzędzi, które można wprowadzać. Możecie sobie notować z tych wykładów, z tych live'ów materiał i wykorzystywać w życiu. No bo to są narzędzia, które warto gdzieś mieć. Dziękuję Wam za dzisiaj. Miłego wieczoru, no i spokojnego tygodnia, pełnego szczęścia. To może raz się sprawdziło, zrobiłem to podczas któregoś live'a. Możemy powtórzyć. Zastanówcie się nad jedną rzeczą, którą byście chcieli zmienić w tym tygodniu. Taką niewielką zmianą, którą możecie wprowadzić. Coś, co sprawi, że będziecie bardziej szczęśliwi na próbę, przez najbliższe 7 dni. Co by to było? Który z tych narzędzi, o których mówię, mogłybyście wprowadzić? Zastanówcie się, zostańcie z tym i spróbujcie przez tydzień zrobić taki eksperyment. Napiszcie mi później, czy się sprawdziło, czy udało się wprowadzić, czy odniosło skutek. W czwartek webinar. No i pamiętajcie o tym, że ta grupa jest intensywna zmiana nawyków żywieniowych w modelu FitMind, 15-tygodniowa, 6-osobowe, bardzo kameralne grupy, w których będziemy intensywnie zmieniali nawyki żywieniowe. I ta grupa, działanie grupy jest niezwykle, niezwykle ważne. Usłyszycie, że te same problemy, z którymi same jesteście, bo to są grupy dla kobiet, więc problemy, z którymi sami jesteście, żywią też inne osoby. Posłuchacie ich historii i to bardzo, bardzo skutecznie układa w głowie, rysuje zarys zmiany, jest wsparcie, jest większa chęć do działania. We wtorek rusza druga grupa. Dajcie znać. Dziękuję Wam za dzisiaj. Miłego tygodnia. Hej!